Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Zagrajmy Wiedźmin 1 na modyfikacji Powrót Białego Wilka. Słuchajcie, powoli już, kurde, zbliżamy się do końca tego rozdziału. Te wszystkie zadania, które tutaj mam, widzicie, musimy udać się do Wielebnego. Ludzie i potwory to są już wszystko... Tak, znowu Wielebny. Kościany poker mamy ograny już w tym rozdziale. Spróbujemy jeszcze zagrać, spróbujemy z Zoltanem, ale myślę, że to jest takie, po prostu możemy sobie zagrać z nim zwyczajnie, sobie rozerwać się, ale nie jest to wymagane do tego zadania. No właśnie, znamy już podstawy pokera, czas to wykorzystać. Gorący towar, czyli ta paczka, musimy ją oddać, ale to już jak dostaniemy się do wyzimy. Więc teraz udajmy się z powrotem do karczmy i odbierzmy nagrodę za zlecenie od kupca Leufadena. A tak, właśnie, z ciekawostek, które pewnie wszyscy oczywiście znają z Wiedźmina 1, bo takich materiałów na YouTubie jest dużo. Tam w oknie widać, proszę bardzo, karabin. Widzicie? Naprawdę, tam widać karabin. Z wojny taki. No? Ciekawe. Odmieniec, nie odmieniec, ale... Może będzie. No, jeszcze możemy sobie porozmawiać. Padły zwierzęta. My standardowo coś do jedzenia, może arbuza. Znam tylko. Chętnie posłucham. Wnuki lubią, jak opowiadam o utopcach. A no właśnie, na tego nam brakowało na początku. Co została topielicą? Z kamieniem młyńskim u szyi rzuciła się w głębiny, gdy jej ukochany wybrał inną. Dobra, słuchajcie. Gdy utonie ktoś ogarnięty wielką rządzą, no dobra, posłuchajmy do końca. Wielką namiętnością, powstaje z dna jako utopiec. To właśnie przydarzyło się córce młynarza. Powracała potem nocami, prześladując żywych, aż przybyli rycerze zakonu płonącej róży i przynieśli jej wieczny spoczynek. Zakon płonącej róży tępi potwory? Tak, zakonnicy chronią ludzi przed bestiami i nie biorą za to pieniędzy. Nieuczciwa konkurencja. Dokładnie. No ale niestety żadna nowa wiedza nam nie wpadła, ponieważ mamy już wiedzę na temat utopców i topielców. Byśmy zmuszeni wtedy zakupić księgę. No inaczej, więc musielibyśmy czekać na na te zadania, że to przy błęda, ale... Moja ostatnia krowa padła. Zła jest. Wiedźmin? Wiedźmin, wiedźmin. Powinnam wydoić krowę. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z wiedźminem. Coś pusto tutaj. Ciekawe. Sąsiad znów... Sąsiad wrócił w nocy żonę i znowu jestem niewyspana. Powinnam wydoić krowę. 12:30, kurde. To nie jest wcześnie. Może warto wstąpić najpierw do Abigail? Sprawdzić, czy możemy z nią porozmawiać jeszcze na jakieś tematy, albo poruszyć z nią na początku ten temat bestii? Powiedzieć jej w sumie, czego się dowiedzieliśmy? O tych... trzech NPC, czyli o Odo, Arenie i Mikulu. Dlaczego nie? Warto do niej zajrzeć. Czego chcesz? Nie, w sumie nie. Czy my możemy coś jej sprzedać? No, sprzedajmy jej ten proch. Dobra, to wszystko by było na tyle, jak na razie. Okej. Chyba, że ma... Właśnie. Czego chce?
sobie tą siarkę. Ona zawiera kłebrit, bo po prostu będziemy mogli sobie znowu wykonać ten eliksir kod. Później już będziemy mieli go więcej, nie martwcie się, to jest po prostu na początku tak. Nie wiem, czy będzie nam właściwie jeszcze teraz potrzebny. Chyba raczej nie, ale warto go mieć. Po prostu zawsze warto coś mieć i nie użyć tego, niż być w potrzebie natychmiastowej użycia tego eliksiru i wtedy go nie mieć, tak? Także zawsze warto sobie uzupełniać te zapasy. Ech, co za czas. A, mamy sztylet i możemy go w sumie sprzedać. Czuch! Okej. Jest jeszcze w ogóle Kalkstein, z którym nie rozmawialiśmy tak naprawdę w karczmie, tylko na moście. Możemy z nim porozmawiać. No jest Declan Whitefarb. Jakieś wieści? Tak. Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów. No jest dobra, zadanie mamy zaliczone. Jakieś... Możemy z nim pohandlować. A, no tak. On handluje różnymi takimi drobnostkami, więc możemy się teraz pozbyć tych wszystkich pierścieni. Ten diament możemy w sumie też sprzedać. No, jeszcze zdobędziemy nie jeden. Co on tutaj w ogóle posiada? O, jak widać, drobiazgi, różne biżuterie i kwiaty, czyli w sumie coś, co można komuś podarować. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Rozejrzyjmy się, Zoltan mamy. Dobra, porozmawiajmy z Kalksteinem. Co cię tu sprowadza? Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak o wielka Boże, rzeka, ta rozmowa będzie trudna. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Dokładnie. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak jak powiedziałem. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie to będzie długa rozmowa. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą! Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. No dzięki. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. A? Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Aha, czyli to już zrobiliśmy. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Dokładnie. Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić.
W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. O Boże. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. A w sumie on teraz nam opowiada o podstawach alchemii, tak? Także... Receptury, zmieńmy temat. No dobra, już wykorzystajmy te wszystkie... Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. No tyle to znajdziesz, mówimy właśnie. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów... Ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. No tak. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Nie, dziękuję. Bywaj. O, to było trudne, słuchajcie, naprawdę. Tak, to rozwiązanie. Dobra, może powinienem się pośpieszyć. Zajrzyjmy się jeszcze tutaj. W czym mogę? Kupmy sobie jeszcze jakiś alko. Dwadzieścia za sztukę, dobra. Okej. Okay. Pokój. Chcę. Zajrzyjmy do alchemii właśnie teraz. Może możemy wykonać jakieś właśnie eliksiry. Ach, miałem kupić kurczę kłebrit. Od zielarza. Dobra, zróbmy sobie białą mewę. Chcemy sobie zrobić jeszcze jedną jaskółkę. Na razie mam 5 w sumie jaskółek, no wystarczy. Kupmy sobie puszczyka. Przyda nam się na pewno. No. Że to wystarczy. Przemedytujemy, kupimy sobie od zielarza jeszcze jeden kłebrit, zrobimy sobie jeszcze jeden eliksir kot i słuchajcie, ruszamy do Wielebnego. Opowiedzmy o tym wszystkim i zbliżamy się ku końcowi, tak? Zielarz, gdzie ty jesteś? Ale mnie suszy. Nie ma go. Dobra, a jest tutaj. I wstawaj. Słuchaj. Masz jakiś kłebrit? Widzicie, on jednak nie uzupełnia zapasu po prostu. Jak nam raz go sprzedał, to go już po prostu nie ma. Okej, dobra, nie traćmy czasu. Przemedytujmy do poranka. Może za 2 godzinki dłużej, bo oni wtedy jeszcze oczywiście wszyscy sobie smacznie śpią. Muszę bardziej oszczędzać. Okej. Okay. Zajrzyjmy do ekwipunku. Teraz kółkę rzućmy sobie tutaj. To jest biała mewa w zapasie. Tego eliksiru jeszcze nie znamy. Zajrzyjmy szybko do zadań. Gorący towar. Gra w kości. Kościany pokernowicjusz. Bardziej mogący przeciwników. No właśnie. Ludzie i potwory. Okej, okay, wszystko mamy zaliczone. Słuchaj, zajrzyjmy jeszcze do tej karczmy, jeszcze upewnijmy się, czy z tym Zoltanem musimy teraz zagrać. Po prostu zagrajmy z nim, tak? Jedną rundkę.
Sprawdźmy, czy wyskoczy nam w ogóle jakaś informacja na ten temat. No nie wyskoczyła żadna, czyli jest to po prostu gra tak sobie, o. Możemy sobie zagrać dla czystej przyjemności, ale nie rozwinie nam to dalej tego wątku kościany poker. Rzucamy sobie. Nie było tak jak w poprzednim odcinku z Odo, nie? Słuchajcie. Nawet już się zaczyna. No, świetnie. Czy ja mam karetę? Tak. Proszę, panstwa. W końcu się trafiło coś. I ty chcesz dalej zagrać? No dawaj dwójeczkę i będziemy mieli pokera, kurde. No nie, kareta wystarczy, nie bądźmy pazerni. Zoltan, przecież nie masz szans. Dobra, następna runda. Decydująca. No tak, no i w tej rundzie oczywiście nie mamy nic w decydującej. A on ma, słuchajcie, trójkę szóstek. No przegraliśmy to na bank, nie? Świetnie. No nie, pięknie. No, będziemy musieli się zawsze nagrać. Och. Oczywiście nie zapisałem sobie, nie? Tak jak tłumaczyłem wam w poprzednim odcinku, że trzeba sobie zapisywać, to ja tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że teraz się uda. No już staweczki większe oczywiście. Jezu, co ja robię? Oko, trójeczka. Ja pierdolę, no to jest niemożliwe, nie? No chyba będę miał zaraz znowu nauczkę, że nie zapisałem gry. O, ma trójkę, mamy parę. No, przerąbaliśmy to znowu, nie? Nie ma szans. No, proszę bardzo, Zoltan się, kurde, poczuł. Bija stawkę. A mamy fulla, słuchajcie, kurwa, zajebiście. Ha! Decydująca runda, nie cieszmy się oczywiście za wcześnie, tak jak w poprzednim odcinku. Co mamy tutaj? Trójkę. No i elegancko. Bardzo dobrze. Zoltan, co ci wypadło? Para. Pary. No, poddałeś się, Mendo. No, to nie było jednak do zadania, także po prostu, no, wygraliśmy sobie parę orenów. Ale nie było to konieczne, tak? Ruszajmy do Wielebnego. Zerknijmy jeszcze tylko na mapę. Tak, mamy wszystko w sumie zrobione. Różny. Może z nim? W nocy ścigały mnie jakieś stworzenia. Podwojone powłóczne ma do siebie. 3, 4? Szczerzy kły. Te ich wyliczanki są bezcenne, nie? Co za czasy. To za królewskie czasy, kolego, tak. Jesteśmy już w wiosce. Mam jakąś manię, ale kurde, no. Nie daj się zabić. Zawsze się staram rozmawiać z tymi NPC-ami. To jest wieśniak. No. Alvin to przybłęda, ale. Alvin jest spoko. Śniło mi się, że umiera. Dobra. Słyszy mnie. Z tymi chłopkami to nie idzie raczej pogadać, co tutaj chodzą. Wiedźmin? No wiedźmin, no. Niech tam będzie. Dzisiaj po zmroku. O, ktoś się tu umówił na jakąś schadzkę. Ojej. No kurde, nie ma tej dziewczyny, co chce kwiaty. Spotkamy.
Jak ja mam teraz kwiaty, to ona ich nie chce, no. Moja ostatnia krowa... Jeszcze jednak jakieś informacje możemy... Brak. Możemy wyciągnąć, co? Może mleko? Co ty sobie myślisz? O Jezu, sorry. A jednak mleka nie chcę. A jednak chcę coś do jedzenia. Masz szyneczki, kawałeczek. No i... Znasz... Wszystko. No to zioła. Opowiedz. Znasz biały mirt? Według... Znam biały mirt. Dobra, już nie będziemy tego słuchać, słuchajcie. Ach, szkoda. Kiedyś ludzi bardziej obchodziły kwiaty. W dzisiejszych czasach tylko ja hoduję tulipany. Ale... też mam tulipany. Śliczne kwiatki. No, dam ci za to kilka tulipanów, bez sensu, nie? Dziękuję. Czekaj. Pytali o ciebie tacy ze znakiem płonącego jaszczura. O. Mówili, że przyczają się gdzieś, żeby cię dorwać. Znak salamandry. Mam nadzieję, że rychło ich spotkam. No i widzicie, i bez sensu... To było teraz takie... rozmawiałem z jakimś NPC, a dowiedziałem się naprawdę jakiejś ciekawej rzeczy, tak? No to co mamy, że coś nam powiedziała. Starajmy się tutaj porozmawiać z nimi. Poproś wielebnego, żeby ekstraordynary. Jeśli potrafisz robić mieczem, ochroń nas przed bestią. Aha, czyli znowu ty. Ale już na pewno nic mądrego nie powiesz. To opowieść o gulach dawno... O gulach to nie będziemy tego, słuchajcie, słuchać. Bo już to znamy. Ektoplazma, no to tam wspomniała o Bargestach na pewno. Bez sensu. Dobra, idziemy do wielebnego. Szkoda czasu, słuchajcie. Dobra. Mów szybko. Chciałbym się dostać do miasta. Glejt przysługuje tylko zakonnikom, ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie. To dawaj. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuścił. No, dzięki. Mów szybko. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Co za menda, nie? Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Dupa twoja, nie. Psia! Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. To ty już, kurwa, inaczej kombinujesz. Pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, wiedźminie. 200 orenów. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, będzie żeby ktoś dym postronny ucierpiał. Słuchajcie. A więc ruszamy. Cię automatycznie wszyscy zniknęli, nie? Ja teraz powiedziałem, żeby nikt nie wychodził z domów i oprócz tych tutaj kupców, to tak jak wieśniacy tutaj w tej wiosce, już wszyscy pozamykali się w domach. Sprawdźmy, czy oni tam faktycznie są. To jest ciekawe. Nie ma ich, no kurde, szkoda.
Ej, słuchajcie, tu była księga potwory bagienne, nie? Kurwa. Jak ja to mogłem przegapić? Zawsze tak, kurde, szperam po wszystkich kątach, a tutaj... Nie, o nie, to nie. Tu? Tu też nikogo nie ma, tak? Ja nie wiem, gdzie ci ludzie się podzieli, wyparowali po prostu. Nieważne. Ruszamy do karczmy. Zobaczmy, co tam się dzieje. Tu już stoją jakieś pachołki salamandry. A, nieźle, nieźle. Ale to też jest takie ciekawe, tak? Zobaczcie, skurwiel wie od początku, gdzie oni się ukrywają i im menda jedna nie powiedz, nie? Musisz wykorzystać się do końca. No, jest właśnie to. To jest cały kapłan. O Boże. No to też już nikogo nie ma. No dobra. Troszkę dopalacza trzeba wypić. No, już jest elegancko. Pani, w opałach? Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Aha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Zabiję cię, drago! Leżeć, kundle. Pożałujesz! Wypa, proszę, dziada. Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Szani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Dobra. Okej, tutaj mamy jakieś szczątki. Dobra, przeszukajmy oczywiście wszystko. Jest klucz. Udajemy się od razu do bazy Salamandry, czyli do tej chaty. Też ciekawe, jak w chacie może być baza, tak? Także jest to też jakaś ciekawostka, jak oni to tutaj zrobili. Zaraz zobaczymy. Znaczy, do tej chaty dużo ludzi nie wejdzie. Nie zmieści się tam zwyczajnie. Łowczy, ty też byś mógł troszkę pomóc, tak? Nie, ty masz w dupie. Ty tam 8 godzin dziennie na etacie, wiadomo, państwowa robota. Nie, w sumie mu się nie ma co dziwić. Dobra, gołąbki.
Teraz sobie zatańczymy. O, i najpierw chcą pogadać, słuchajcie. Ciekawe. Gdzie masz haracz, kolego? Haracz, kolego. Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz. Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabierę. Skurwiele handlują dziećmi, nie? Inaczej. Tylko po co salamandrom dzieci, słuchajcie? Czerwojadzie! To jest ciekawe. Chcieli, żebym zapłacił im, słuchajcie, haracz w postaci dzieci, nie? No. Są takie przekręty naprawdę, słuchajcie. Coś porządne. Już jest grubo, nie? Jak już idzie... O, głowa! Jak już idzie o handel dziećmi... Dobra. No, tu, o kurde, tu trochę ciasno. Rozejść się. Kurwa, was zmucę tutaj. Teraz ja was wykrwawię jak prosiaki. Jednak to podpalenie fajnie działa. Mam nadzieję, że uda nam się go pokonać. Udało nam się, słuchajcie, w ostatniej chwili. Masakra, nie? Jednak walka w takim ciasnym pomieszczeniu nie jest prosta. Kurwa, nieźle, prawie nas zabili. Dobra, pozbieraliśmy wszystko, zjedzmy sobie teraz jeszcze dodatkowo coś. A, marnie było. Nie ukrywam, że nie. A i wszystko się, słuchajcie, wyjaśniło. Tutaj jest klapa w podłodze, czyli na pewno przejście do jakiegoś tunelu. Te pakunki przypominają towar Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. Widzicie? A jednak on handluje też salamandrą, skurwiel jeden. Więc zaczynamy taniec. Długo ci zeszło, wioskowy hyclu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Słucham? Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Aha. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Dokładnie. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. No, dokładnie. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj! Nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz! Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Dokładnie. Graj, muzyko. Na niego, kupo! Ej, co kurwa, cwaniaczki? Alvin. Ale fajnie machasz mieczem.
Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. To skór wiel... A to skór. No, dokładnie. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałam, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. Ho, nieźle, co? Patrzcie, ile skarbów. Biały miód, powój, fajne. Patrzcie. Nauczyliśmy się teraz. Teraz mamy, tutaj dostaliśmy błyszczyka, dostaliśmy sobie... Kurde, nieźle. Skrzynia. No, przejrzyjmy te szczątki, warto na pewno. Następny. Jeszcze mamy tutaj jakieś szczątki. Morski miecz, co tu jeszcze jest? Nie zajrzeliśmy do któryś? No, myślę, że jednak tamten miał więcej rzeczy przy sobie, to sobie już... te receptury to były już receptury skazione z Kermoren oczywiście. Bo taki bandycki wsioch, skąd by mógł mieć takie rzeczy? Zobaczcie. Kolejne rzeczy. Księga Puszczyka. To jest ta sama księga. Zamieńmy sobie pochodnie na sztylet. Pociął. Dzieci, kurde. Chcieli nas zabrać do Wyzimy, daleko od rodziców. Proszę, nie rób mi krzywdy. Skór wiele. No, a więc pozbyliśmy się, słuchajcie, bazy salamandry tutaj, na podgrodziu. Odkryliśmy całą prawdę o machlojach i o tym, co tak naprawdę robią ci ludzie z podgrodzia. Haren, zobaczcie, handluje skurwiel jeden z salamandrą, bronią. Wielebny sprzedaje dzieci salamandrom. Po co im tak naprawdę te dzieci, tego jeszcze nie wiemy. Ale no, nie ma się co dziwić, że pojawiła się tutaj bestia, tak? A oni oczywiście, żeby zatrzeć ślady swojej, kurwa, strasznej działalności, chcieli jak zwalić wszystko na Abigail, tak? Na wiedźmę. No, nieźle, nieźle się, słuchajcie, nawywijało, jak na taką małą wioskę. Świetnie, świetnie. Przynajmniej rozwiązaliśmy całą sprawę. Słuchajcie, myślę, że w tym momencie kończymy ten odcinek. A was... koniecznie zapraszam na następny, ponieważ rozprawimy się, słuchajcie, z tą całą bandą z tej wioski i pokonamy bestię. Także zapraszam was gorąco na kolejny odcinek. Ja już z wami się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.